Cześć, to Ernest! A to kolejny filmik z wyzwań 14 dni lata. Dzisiaj o 14 zostanie rzucone na nas kolejne wyzwanie. Za zadanie będziemy mieli przeszukać 3 dmuchane jednorożce, które będą unosiły się nad wodą w różnych basenach. Nagrywam to przedwcześnie, więc na mapie jeszcze ich nie ma, ale w powtórce już można poznać lokacje wszystkich 3 baloników. Ale zanim wam pokażę te lokacje, to tutaj mała uwaga. Tak wyglądają dmuchane jednorożce. Tak, to jest plecak z sezonu 5. Został on po prostu ponownie wykorzystany, bo pasuje do tego wyzwania. Dobra, jak już to wiecie, to pierwszego dmuchanego jednorożca znajdziecie w oazie przy łazie odpoczynku. Jak widzicie, normalnie w grze tego jeszcze u mnie nie ma, ale w lewym górnym rogu macie zdjęcie z powtórki, jak wygląda ten jednorożec. Wystarczy do niego podejść i go zebrać. Proste. Następny taki dmuchany jednorożec relaksuje się w łazie odpoczynku, dokładnie w tym basenie. Nie pomylcie tego basenu z tym drugim. Tutaj też wystarczy wskoczyć do wody i użyć jednorożca. Trzeci, ostatni jednorożec jest na drugim końcu mapy. Stoi sobie w gorącej wodzie przy wulkanie. W dokładnie tym miejscu będzie do znalezienia ten balonik. Nie ma znaczenia, w jakiej kolejności przeszukacie te przedmioty. To były 3 przykładowe lokacje i myślę, że już wiecie mniej więcej czego szukać. Oto mapka przygotowana przeze mnie ze wszystkimi lokacjami baloników. Potrzebne są tylko 3 lokacje, ale samych jednorożców na mapie jest aż 8. Wybór należy do was. W nagrodę za to wyzwanie otrzymacie takie oto malowanie na bronie. Myślę, że warto wykonać to wyzwanie. Jest bardzo proste, a nagroda, szczerze mówiąc, nie jest taka zła. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.